jeszcze to nie dotarło za bardzo do wszystkich. Chodzi o techniki operowania prądami gaśniczymi. To, co będziemy teraz tu ćwiczyć, jak będziemy wchodzić tam do środka, to będziemy robić na ogniu, tak? Więc dlatego ważne, żebyście sobie wszystko no teraz tutaj przećwiczyli i ogarnęli. Jeżeli chodzi o techniki chłodzenia gazów pożarowych, to nie są techniki gaszenia, tylko nie ugasicie w tym pożaru, tak? To mamy dwa rodzaje, krótki i długi puls. Krótki puls polega na tym, że kąt wypływu wody, kąt rozproszenia 45 do 60 stopni, nie? Czyli mniej więcej taki w prądownicy i ustawionej na 100-115 w zależności od modelu. To jest, nie? 130, więc taki jest najmniejszy, więc takiego korzystamy. Tu nam wieje wiatr, w budynku nie będzie aż tak biało. No ale jakbyście się przesunęli, bo będzie na was lecieć. Ok, czyli 45 do 60 stopni kontrozwarcia. Czyli środkowe ustawienie tutaj. Tak, zaraz sobie każdy będzie musiał obczaić prądownicę. Najmniejsza wydajność. Tak, najmniejsza wydajność. I pod kątem około 45 stopni od poziomu gruntu. No dobra, no to krótkie otwarcie i zamknięcie prądownicy. Otwieramy cały zawód. Tak. I zobaczcie, 3-4%, na boże, 3-4 sekundy, jak się kropelki unoszą, to jest dobre. Jeżeli kropelki będą na przykład za daleko lecieć, bo to jest do pomieszczeń 6x6 metrów maksimum. Czyli no w zasadzie przy każdym pożarze w domu, tutaj bloków nie macie, nie? Ale zresztą w bloku też, no to ten prąd zazwyczaj wystarczy, tak? Jak jest jakiś na przykład zakład pracy albo coś, to może być inaczej. Dlaczego 6x6? Chodzi o to, że te kropelki muszą mieć odpowiednio mały rozmiar, bo jeżeli będą za duże, to będą lecieć dalej czy bliżej. Jeżeli będą większe, to będą dalej czy bliżej lecieć? Bliżej. No nie, dalej, bo no jak rzucicie piłeczką ping-pongową, to nie rzucicie za daleko, ale jak weźmiecie tenisową, to już poleci ładnie, nie? Bo po prostu jest cięższa i łatwiej tej wodzie polecieć. I teraz problem jest taki, że jeżeli polecą za daleko, to uderzycie w sufit. A jeżeli uderzycie w sufit, to co się stanie z wodą? No odparuję, a z 1 litra wody, pytanie podchwytliwe od razu mówię, ile litrów pary wodnej powstaje? 1700. 1700, ale jeżeli podgrzejecie tą wodę do 100 stopni. W pożarze jest więcej, więc... Przy suficie, kamery mamy, też będzie można sobie obserwować. Przy suficie może być nawet 800, 900, 1000 stopni, tak? Czyli jeżeli traficie tą wodą, to nie powstanie wam 1700 litrów, tylko wam powstanie 3500 litrów wody, nie? Z 1 litra. No a co to jest 1 litr, jak tu się leje 130 litrów na minutę, nie? Jeżeli chodzi o ten krótki puls, otwarcie, zamknięcie to około 2 szklanki wody. Tak? Tu może być trochę więcej, bo jest 130 litrów. Ważne jest, że jeżeli schłodzicie w jednej części pomieszczenia, to żeby nie puszczać dwóch pulsów w jedno miejsce, tylko jeden puls tu, drugi tu, nie? Leci. Leci niestety troszkę na nas. Jeżeli będziecie operować tymi, ważne jest, żeby otworzyć i zamknąć tą prądownicę i trzymać ją zamkniętą, tak? A nie przemieszczać się z otwartym strumieniem. To może pokaż, jak nie robić. Okay. Zobaczcie, ile teraz już pary wodnej wytworzycie. I teraz jest tak. W strefie podsufitowej macie strefę zadymienia, tak? Jeżeli podacie wody dużo, to wytworzy się dużo pary wodnej. I co z tym dymem się stanie? Zbiera na głowę. No, obniży się, tak? Ściągniecie i jeżeli bardzo dużo tej wody podacie, to nie wytrzymacie. Jeżeli ktoś ma kawałeczek skóry gdzieś odsłonięty, też nie wytrzyma. Bo po prostu go poparzy momentalnie. A jeżeli, dlatego jest też 100 litrów, czy tam 130, no bo tu się nie da mniej. Po to, że jeżeli na przykład, pamiętajcie, że woda odbiera ciepło z pożaru i w ten sposób gasi, tak? Czyli jeżeli mamy temperaturę dymu 600 stopni, podamy wodę, to co się z temperaturą dymu stanie? Obniży się, tak? A jeżeli gaz mamy i obniżamy jego temperaturę, to co z jego objętością się zrobi? Mniejszy.
zmniejsza się. I jak podacie odpowiednio mało wody, tu też uwaga koledze, jak będziesz wchodził tam, będziesz wchodził, to musisz sobie to zdjąć kamerkę, bo ci się stopi. Jeżeli podacie odpowiednio mało wody, to oczywiście z tej pary wody, z tej wody, która się podgrzeje, utworzy się para wodna, czyli dodamy jakąś objętość, ale to obniżenie tej temperatury dymu spowoduje, że płaszczyzna ta neutralna, czyli pomiędzy strefą zadymienia a strefą czystą, podniesie się. Jak podacie za dużo, to się obniży, tak? Dlatego będziemy na górze będziemy tylko w zasadzie krótkie pulsy stosować. Okej. Okay. Dobrze, czyli krótki puls, jaki kąt rozwarcia na prądownicy? 45 do 60 stopni. Tutaj wskakuje kulka, nie? Wskakuje, tylko trzeba wyczuć. Macie jeszcze tutaj taki znacznik na obudowie. Trzeba mieć go po prostu u góry na prosto i wskakuje wszystko fajnie. Czyli tak, minimalna wydajność, rozwarty ten... Nakręć tą linię. 45 stopni minimalna. Prądownicę trzymamy tak na wysokości oczu, żeby była. Nie. Okej. Okay. W tej prądownicy też jest taka kulka. I nie przerwałem ci, przepraszam. Nie, okej. Jest też taka kulka, która skakuje i tutaj jest idealnie wtedy ten prąd na krótki puls, tak? To każdy zaraz będziecie próbować, bo to trzeba zrobić zamkniętymi oczami, nie? Zresztą zobaczycie później tam na górze. I tu jest akurat 100 litrów. Okej, okay, a jeszcze jedna rzecz, którą ważną nie powiedziałem. Kiedy tu jest 100 litrów? Na minutę. Jak dam ciśnienie na autopompie 3 bary i mam 40 litrów, 40 metrów linii gaśniczej, to ile tu będzie litrów? Mniej czy więcej? Nie pytam tam 10 czy 12. Mniej. Tutaj będzie 100 litrów pod warunkiem, że będzie na nominalną wydajność, czyli 6 bar. Ta jest na ile? 6 bar. No, ja mam taką też u siebie, że jest 7, nie? Dlatego kierowcy to muszą wiedzieć, czyli na autopompie musi być, no tutaj popatrzcie, toczymy pod górę, co najmniej 1 bar na wysokość nam pójdzie, jeszcze 1 bar, że chłopaki tu będą musieli cisnąć na 9, 9,5 bara, żeby to tam poszło, nie? Okej, okay. Dobra. Czyli tutaj też jest taki występek, jak popatrzycie i wyczujecie go, że on jest na wprost, ale to też ta kulka wskakuje, nie? Popatrzcie sobie w międzyczasie. Zaraz, i teraz dobrze by było, że każdy popracował na jednej i drugiej. Dobra. Dobra, to może skończyć. Krótki puls był. Tak, czyli długi puls. Teraz długi puls, nie? Na długi puls ustawienie kąta rozproszenia zostaje. Zwiększamy sobie na 230, może na 300, w zależności jakim pomieszczeniem, czy to jest zakład, czy jakiś długi korytarz mamy do czynienia, ale zwiększamy na 230. Tak, tylko czekaj, tutaj trzeba jeszcze pokręcić pyszczkiem w tej AWG trzeba będzie pokręcić pyszczkiem, żeby dostosować ten kąt. Zobaczycie, jak podłączymy wodę, to ja wam pokażę. Ok, kąt. Mamy kąt, mamy zwiększoną wydajność. Tu jest taka różnica, że zasada, otwieramy sekundę, podajemy wodę sekundę i sekundę zamykamy i nie podajemy wtedy go pod 45. No bo gdzie poleci ta woda? Sufit. No w sufit, a my nie chcemy, żeby ona nie chcemy, żeby dotykała sufitu, chcemy, żeby przeleciała przez dym. Czyli jak gdybyśmy poprowadzili taką przekątną przez pomieszczenie, no to tak po przekątnej do jakiegoś kąta. Sekundę otwieramy, sekundę podajemy, sekundę zamykamy, tak płynnie. Widzicie? Automatycznie przez tą zwiększoną wydajność ten kąt nam się zawęził. Widzicie, że to daje lecz. Sekunda. To jest długi puls. Okej. Okay. Długi puls dlatego, że się dłużej podaje i jest na dłuższe pomieszczenie, tak? Łatwo zapamiętać. Dobra, to są techniki. A no jeszcze może omiatanie. A dobra, to są techniki chłodzenia gazu. Chłodzenie. A teraz przechodzimy do technik gaszenia, które też będziemy ćwiczyć tam. To może co? Omiatanie? Omiatanie. To mów może, ja nie będę... Omiatanie to już jedna z technik gaszniczych, która pozwala nam wypełnić kroplami pomieszczenie. I jeżeli
jeżeli nie chcemy wchodzić do środka, albo jest po prostu taka wysoka temperatura, często mogą to też wykorzystać OSP, które nie mają aparatów, ale jest dostęp do okna, do otworów, którędy można wejść. To jest forma pośredniego natarcia na pożar, dlatego że może nie możemy wejść bezpośrednio, widzieć tego źródła, ale pośrednio dotrzemy przez to, że wypełnimy sobie pomieszczenie tą parą wodną. Zasada. Kreślimy litery tym omiataniem. Są trzy takie podstawowe. O, Z i T. Zawsze omiatanie zaczynamy kierując strumień w górę i do dołu, prawda? Jak robimy O, zaczynamy od góry do dołu, Z, T. Te stosujemy do najmniejszych pomieszczeń, no a tamte inne, no to już do większych. Zobaczcie. Tylko jeszcze jedna rzecz. Celem tego jest wytworzenie jak największej ilości pary wodnej. Tak? Dlatego pośrednie natarcie, że nie możemy bezpośrednio do tego źródła dotrzeć, żeby podejść na tyle blisko, że sobie zrobimy prąd zwarty i to łówkowanie, co będzie dalej, gdzie bezpośrednio możemy schłodzić paliwa. No bo w sumie o to nam najbardziej chodzi, żeby dotrzeć do źródła pożaru i schłodzić paliwa, bo wtedy skutecznie ugasimy pożar. Okej. Ważne jest właśnie, chodzi o to, żeby strażak wykorzystywał jak najlepiej wodę. Bo jeżeli jeden strażak, bo są sytuacje, że jeden strażak ugasi, czy tam no, jedna grupa strażaków ugasi pożar 100 litrami wody, a inni będą 2,5 tysiąca na przykład potrzebować, bo nie pozamykają okien albo coś, nie? Teraz problem się robi wtedy, kiedy na aucie macie 2500, a potrzebujecie, bo nie ćwiczyliście, 2700 litrów wody, a najbliższy hydrant to jest kilometr stąd, nie? Dlatego ważne, żeby tą wodę wykorzystywać. Dobra, no to co, to możemy pokazać. To omiatanie. Tak. Zwiększona to wydajność, tak jak przy drugim pulsie, czyli 230 przynajmniej, albo więcej. Można więcej. Można więcej. Kąt zostaje ten sam. Przez zwiększoną wydajność on się nam ładnie zawęża. Nie wchodzimy do pomieszczenia, dlatego nam nie przeszkadza to, że wytworzymy więcej pary wody. Okej. Teraz najlepiej jest, jak macie możliwość zamknąć te drzwi do pomieszczenia, to niech się kisi i zobaczycie, że jak to się będzie kisić, to temperatura szybko spada w ciągu kilkunastu sekund tam z 800 stopni do 250-300. To dobra, no. Jeszcze raz. Mam taką samą. Ilość powtórzeń w zależności od tego, jak widzicie, jak tam się ta sytuacja w środku kształtuje. To było Z, tak? Tak. Malowanie i ołówkowanie. Malowanie, coś takiego, czyli co nam pomaga schodzić sobie drogę dojścia, albo po prostu te materiały, po których idziemy, które mogłyby się tam zapalić, prawda? Dywan, czy jakaś wykładzina, prawda, palna. Idziemy, chłodzimy i schładzamy sobie, chłodzimy gazy i schładzamy też sobie powierzchnię, czy to na ścianie, jakąś boazerię, czy dywan, czy mamy panele, prawda? Idąc, schładzamy sobie tą drogę, czyli prąd zwarty, mała wydajność i dławimy na zaworze. Coś możemy lobem przed sobą zarzucić na ścianę, zaraz wam pokażę. Proszę, idziemy, dławimy. Tu chodzi o to, żeby nie za dużo tej wody lać. Nie tak, bo wlejemy dużo. Dławimy na zaworze, blisko siebie. Jak coś tu wypełnimy, dalej lobem. Na ścianę możemy sobie zarzucić. Tak samo, po lewej. Więcej. I zobaczcie, taką powierzchnię schłodziliście, tak jak to co ostatnie. Zrób jeszcze raz tylko ten ostatni fragment. I nawet wiadra wody żeście nie zużyli. A jak odkręcicie 500 litrów na minutę, no to sąsiedzi z dołu 2-3 piętra niżej też wam podziękują. Paliwa, które się nie paliły, w których idziecie, dywan, prawda, schłodzone i już macie pewność, że to już jest zabezpieczone. Czyli gaszenie to też, które nam pomoże ugasić, no to gasimy materiały, które się palą, ale też to, co mogłoby się nam zapalić, bo jak stracimy kontrolę, no to za chwilę będzie ogień wszędzie.
a po drodze sukcesywnie mamy schłodzone, więc też się czujemy bezpiecznie, no nie? Dobra, ołówkowanie. Ołówkowanie, forma gaśnicza, czyli oddziałujemy bezpośrednio na źródło pożaru, na paliwa, które się palą. Skuteczne to będzie, ale to później przy tej wentylacji jeszcze powiesz, że po prostu po co stosujemy wentylację, żeby wygonić parę, która nam powstała z chłodzenia, wygonić produkty spalania. To tylko pokażemy, bo to już nie ma czasu. Chwilowo zwiększając może intensywność spalania, bo dotlenimy pożar, ale jeżeli mamy otwór wylotowy, wywalimy to wszystko. Widzimy, mamy większą widoczność, ochłodziliśmy sobie atmosferę. Po prostu wywalamy to wszystko, czyli nie jesteśmy narażeni na to, że ta para powstająca z gaszenia będzie na nas oddziaływać. Co nam daje, że szybciej znajdziemy ludzi, szybciej dojdziemy do źródła pożaru, bo będą płomienie, prawda? Usunęliśmy gazę, widoczność większa, to chodzimy, widzimy, gdzie są płomienie i wtedy stosujemy technikę ołówkowania bezpośrednio na źródło pożaru, podajemy duże ilości wody. I powiedzmy, że w tamtym miejscu mam ten pożar. Krótkie strzały. Teraz nam troszkę zwiewa wiatr, nie? Tak, tu dałem 130, nie? I popatrzcie, tam jest pożar po prostu na tym krzaku. Muszę zwiększyć wydajność, żeby mi tam woda doleciała, nie? Nawet może więcej. Widzicie? Tam jest pożar. Pamiętajcie, że największym przeciwnikiem strażaka nie jest ogień, tylko dym. Trujący, nie widać, gorący i tak dalej, nie? Możecie być pewni, że jak takie ilości wody bezpośrednio przy takiej mieszkaniówce na miejsce, w miejsce pożaru, w miejsce tych materiałów, które się palą, dostarczycie, skutecznie ochłodzicie te materiały, bo o to nam chodzi, żeby je obniżyć ich temperaturę poniżej tej temperatury pirolizy, żeby nam nie generowały gazów pożarowych. Czasami trzeba dłużej przytrzymać, no nie? Poleci też. Zobaczcie, że większość leci tam, tutaj tylko spada bardzo tak, niewiele, nie? Bardzo niewiele, wszystko trafia... Ale tutaj też się coś paliło, to przy okazji też troszkę zlejecie, nie? Więc to jest wszystko, jeszcze pokrótce, od początku. Jeszcze procedurę otwarcia drzwi musimy zrobić, procedura, ale to za chwilę, to za chwilę, niech to przećwiczą i to. Dobra, czyli jeszcze raz, krótki puls. Ustawiamy na tym cycku środkowym, mała wydajność, prądownica na wysokości oczu i krótkie otwarcie. Długi puls, zwiększamy wydajność do 230, prądownicę obniżamy po przekątnej, sekundę otwieramy, sekundę podajemy, sekundę zamykamy. I teraz można w drugą część pomieszczenia. I na przykład. Dobra. Omiatanie. Czekaj, czyli krótki puls około 30 stopni kontrozwarcia i mniej więcej 30 stopni od ziemi. Omiatanie, czyli ta technika tego gaszenia pośredniego, kreślimy sobie te cztery. Malowanie, zwarty, minimalna wydajność i zaczynamy. Ołówkowanie, większa wydajność, 230-300. Punktowe podawanie wody. Punktowe podawanie wody na źródło pożaru. No i w sumie to jest to wszystko z tego. Takie podstawy, tak? Dobra. Jeszcze to jak pomocnik powinien się zachowywać przy przemieszczaniu. Komunikacja, chcesz z przodu? Komunikacja to nie tylko, że będziecie mówić, ale wy jesteście w zadymieniu. Musicie tak mieć, żeby miał zapas. Mamy tam jeszcze co do uciągnięcia. Żebyście byli tak na odległość. Żebyście byli na odległość ręki od niego, ponieważ on się komunikuje z nami. Jak prądownik chce, on decyduje, czy idziemy do przodu, czy do tyłu. On się odwraca i on mnie klepie po hełmie, no nie? Do przodu, idziemy do przodu, no nie? On powie też, po hełmie, odwrót, to do tyłu, prawda? Bo pomocnik, na pomocniku spoczywa cała praca na ciągnięciu linii na to, żeby jemu było wygodnie. On operuje prądownicą, on ocenia sytuację i on decyduje, czy idziemy do przodu. Czy zostajemy tu, czy chłodzimy, czy się wycofujemy, bo jeżeli widzisz, że sytuacja jest niekorzystna, no to czasami się trzeba wycofać. Od razu mówię, że tam jak będziemy, to też będziecie szli do przodu i później będziecie się wycofywać. Trochę przygasicie i będziecie się wycofywali tak, żeby każdy poćwiczył, nie? I teraz jeszcze jedna rzecz, że pomocnik może być z tej strony, tylko wtedy ja się będę musiał cały prawie obrócić, a jak przejdziesz na drugą stronę linii, to wystarczy mi tylko tyle, nie?
nie muszę tyle się obracać, no bo to jednak jest wysiłek, nie? Jak, dobra, czyli po prostu idziemy sobie teraz długim korytarzem, dojdziemy do pomieszczenia i tam, czyli długim korytarzem taki puls. Długi, nie? Prosta sprawa. Dojdziemy do pomieszczenia, tam zrobimy kilka krótkich pulsów, omieciemy, trochę tam połówkujemy. Malować możecie idąc do chodu. Czyli już w tym pomieszczeniu się przemieszczają. Okej. Okay. Dobra, czyli co? Ja teraz... jeszcze jedna rzecz. Możecie sobie trzymać prądownicę w ten sposób, albo w ten sposób. Ja na przykład wolę się przemieszczać z takim uchwytem, a operować z tym. Nie wiem, tak mam wygodniej. Ważne jest tylko, żebyście, jak macie z tej strony, jesteście praworęczni, to żeby linię mieć po prawą mapą, nie? Jak ktoś jest leworęczny, to odwrotnie, bo inaczej będziecie musieli strasznie kontrować brzuchem te ruchy od prądownika. Naprzód. Do pomieszczenia. Wiem, że to jest kuchnia, więc raczej duża nie będzie, więc będziemy działać na krótki puls, bo jeszcze nie wiemy, co tam się dzieje, nie? Bo może mogą być przeszklone drzwi, będzie widać, że na przykład płaszczyzna neutralna jest na tej wysokości, tak? Generalnie im wyżej płaszczyzna neutralna, tym dla nas jest lepiej. Okej. Tak, będziemy mieć kamerę i tak dalej. W każdym razie ważne jest, że czego się możemy dowiedzieć po drzwiach. Jaka sytuacja jest na zewnątrz? Jak drzwi są nagrzane, to jest ciepło. Dobra, a jak są drzwi, załóżmy, że są takie drzwi drewniane, przez które nic nie widać. I do tej zlejemy sobie wodą, nigdy nie sprawdzamy ręką, bo jak zdejmiecie rękawice, poparzycie się, to możecie już nie dać rady założyć tej rękawicy. Ale zlejecie wodą, ktoś ma kamerę, to fajnie. Jeżeli drzwi są nagrzane do tej wysokości, to gdzie jest płaszczyzna neutralna? No tu kolega chyba dobrze przy mówi. Ziemi. Poniżej, tak? No może być tu, w zależności od grubości drzwi i tak dalej, nie? Kolejna rzecz, jeżeli były otwarte, to coś tam można było już podejrzeć, jak żeście szli, jeżeli się dało, nie? Oczywiście, jeżeli szliście korytarzem i było tyle dymu, no to wiadomo, że tam w drzwiach będzie jeszcze gorzej, nie? To też nie ma co filozofować, ale co trzeba sprawdzić, jeżeli drzwi były zamknięte, czy są otwarte. A co jeżeli otwieracie drzwi i nagle nie możecie otworzyć ich? O czym to może świadczyć? Różnica ciśnień. No, różnica ciśnień to w budynkach wysokościowych to też, ale chodziło mi tu głównie o osobę poszkodowaną, która doszła do drzwi i już dalej nie dała rady. Jeżeli się otwierają do środka. Tak, jeżeli się do środka otwierają. No. W blokach to już samo wejście do mieszkania to już się otwiera do wewnątrz. Tak. I blokuje, to można podejrzewać, że leży ten poszkodowany. Bo dorośli ludzie najczęściej znajdą się na ciągach komunikacyjnych albo przy oknach. Tak. Można podejrzewać, że tam ktoś jest, więc wtedy działania adekwatne. Dobra, okej. Okay. Czyli załóżmy to, żeśmy wyczytali, tak? I teraz jest, przygotowujemy się do wejścia. Cała ten postępowanie sprowadza się do tego, że przed wejściem podajemy dwa krótkie pulsy, ale nieważne, czy macie ustawienia na krótki puls, czy na długi, jeżeli chodzi o ten kąt rozwarcia, bo już po prostu jak kolega zacznie otwierać drzwi, to już nie przestawicie tego, nie? Czyli załóżmy, że do tej kuchni planujemy na krótki puls, tak? To sobie ustawiam na krótki puls i podaję dwa pulsy, jeden nade mnie, jeden nad kolegę. Ja mam wtedy jako pomoc 3 sekundy na otwarcie tych drzwi.
drzwi, kiedy on to poda. Można też zastosować komendę przodownika, on mówi, pyta się mnie, gotów? Gotowy. I wtedy on, te strzały, ja mam 3 sekundy tak. na otwarcie. W momencie drugiego strzału najlepiej jest już otwierać te drzwi, tak. bo ja sobie obniżam ten prąd wody i podaję puls do środka. Tak? Te pulsy przed drzwiami zabezpieczają nas przed tym, że jak otworzymy drzwi, to gazy, które wyjdą, one nie będą dotlenione, bo one potrzebują tlenu. Wejdą na zimno, zimną atmosferę rozcieńczoną, jeżeli by weszły, prawda, one są nagrzane, mogą mieć temperaturę, niespalone produkty, które w kontakcie z tlenem samorzutnie się zapalą, tak jak ktoś widział te domki, tak to wygląda, on się samorzutnie przy dopływie świeżego powietrza tlenu zapalają. Przed tym się zabezpieczamy, żeby nam się nad głową nie zapaliło i pożar ten nie przeniósł się do wewnątrz, bo nastąpi wiadomo. Może dojść do backdraftu. Saliźnie. Już nie będziemy tu niestety wyżą. Tej teorii rozwoju pożaru powtarzać. No ale dobra, no to ja jestem gotów. Gotów jesteś? Gotów. Zobaczcie, że te... I popatrzcie, cały czas ten spada, nie? Więc jak coś wyleci z pomieszczenia, no to, to trafi na tą wodę i być może się nie zapali, ale być może się zapali. Jeżeli się zapaliło, to jest bardzo niebezpiecznie, nie? Zobaczcie teraz, jak kolega otwiera te drzwi, to ja nie bardzo mam jak tam wejść do środka, nie? Dlatego ten krótki puls podaję taki trochę dłuższy, nie? Już w jedno miejsce. Ok, teraz zamykamy te drzwi, no i decydujemy, co robimy, nie? Możemy teraz na przykład powtórzyć, bo na przykład nie zdążyłem wszystkiego zobaczyć, albo były warunki złe, albo na przykład są złe na tyle warunki, że sobie zwiększę na długi puls, tak? Ok, czyli teraz to samo, mam ustawienie na długi puls, ale robię też krótkie pulsy, tak? Gotów? Gotów. Ok, dobra, teraz zrobimy zmiękczanie, tak? Drzwi są zamknięte, możemy sobie przedyskutować. Znaczy omiatanie, przepraszam. Czyli na przykład na 400 stopni, bo tu było dość ciężko, tak? No to niestety, teraz mamy 400 litrów, też walimy sobie nad głowę 400 litrów, ale nie, nic nie poradzimy na to. Gotów? Gotów. I zamykamy, to się kisi. No i później już różne rzeczy możemy robić z wentylatorem i tak dalej, ale już nie będziemy dzisiaj w to wchodzić. Załóżmy, że się pokisiło i będziemy teraz malować i ołówkować tam, gdzie się, jeżeli będziemy widzieć jakieś zarzewia ognia, to będziemy ołówkować, prawda? Czyli to jest ołówkowanie, przypominam. Tak. Ok, w ten sposób. Ołówkowanie, a malowanie. Ok. Dobra, i teraz jak już to nam się kisi, no to już nie rzucamy sobie na górę, no bo tam jest sama para wodna praktycznie. Już możesz otworzyć drzwi delikatnie. Dobra, zamknij i teraz będziemy wchodzić. Jak otworzysz, to już wchodzimy. Tutaj może być ten ślimak zrobiony, więc wtedy ten ślimak pomocnik może wziąć ze sobą jeszcze i za drzwi wciągnąć, no nie? A już nie, później dopomaga. No ja sobie tutaj połupuję. Dobra, ale załóżmy, że się warunki pogorszyły. Ja też nie obsługiwałem nigdy tej prądownicy, więc tak też się jej uczę. Będziemy się wycofywać, tak? Do tyłu. Stop. Zamykam drzwi i już jesteśmy dużo bezpieczniejsi, nie? Idziemy do tyłu. Tu szliśmy korytarzem, więc sobie przełączę na 230. No jeszcze troszkę. I na przykład wychodzimy już teraz z budynku, tak?